Dzień dobry. Euro wkracza w decydującą fazę. W związku z tym Fortuna ma dla Was szeroką ofertę na wszystkie mecze, a także codzienne promocje. Co istotne, bonusy są wypłacane w kasie, co oznacza, że Wy decydujecie, czy chcecie je sobie wypłacić, czy przeznaczyć na dalsze granie. Dla nowych graczy, którzy zarejestrują się z kodem Tomek, 3 zakłady bez ryzyka do 100 zł każdy, co oznacza, że albo wygrywacie, albo pieniądze wracają na Wasze konta. Szczegóły znajdziecie w linku w opisie, z tym, że najistotniejsza rzecz, zanim się zarejestrujecie, zanim zagracie, zapoznajcie się z zakładką odpowiedzialna gra na stronie Fortuny i pamiętajcie o tym, żeby grać właśnie odpowiedzialnie, żeby traktować to jako rozrywkę. Jeżeli zauważycie w swoim zachowaniu coś niepokojącego, jeżeli zauważycie przede wszystkim, że nie traktujecie tego jako rozrywkę, to zachęcam do zaprzestania grania, do samowykluczenia, a także ewentualnie do kontaktu z osobą, która w takiej sytuacji może pomóc. Tutaj znajdziecie oczywiście numery. Pamiętajcie, żeby podchodzić do tego wszystkiego z głową. Hiszpania-Niemcy. Przedwczesny finał. Niezależnie od tego, jakim wynikiem zakończyłoby się to spotkanie, to w żaden sposób nie przekreśliłoby ani rozwoju reprezentacji Juliana Nagelsmana, ani reprezentacji Luisa de la Fuente. Oczywiście z perspektywy historii wyglądałoby to słabo, gdyby tak mocna piłkarska nacja jak Hiszpania czy Niemcy odpadła na tym etapie rozgrywek, zwłaszcza w przypadku Niemców, którzy grali u siebie, natomiast to nie zmienia faktu, że to był po prostu przedwczesny finał, że do tego momentu to były ekipy, które grały zdecydowanie najlepszy futbol. Hiszpania w większej liczbie spotkań na pewno niż Niemcy, którym nie poszło na przykład spotkanie ze Szwajcarią, natomiast to nie zmienia faktu, że i jedna, i druga reprezentacja mogły być postrzegane po prostu jako taki wyznacznik. I trudno było wskazać w zasadzie takiego klarownego faworyta przed tym spotkaniem. Na pewno byłyby to Niemcy przede wszystkim ze względu na to, że grały u siebie, natomiast to spotkanie było wyjątkowo wyrównane. To spotkanie nie miało jednej takiej ekipy, przy której powiedzielibyśmy, że oni zdecydowanie zasłużyli na to, żeby ten mecz wygrać. Przede wszystkim ten mecz od początku toczył się trochę w takim klimacie Copa America, to znaczy było bardzo dużo agresywności, dużo ostrych fauli i w moim odczuciu to postępowanie, to nastawienie reprezentantów Niemiec wynikało z tego, co wydarzyło się na samym początku, to znaczy w drugiej minucie po szybkiej akcji Hiszpanów Pedri zdołał oddać lekki strzał i od początku dało się zauważyć, że Niemcy chcieli szczególnie wyregulować sobie współpracę pomiędzy Tonim Krosem a Emre Canem, który nie wszedł dobrze tutaj w to spotkanie i stąd wzięła się w moim odczuciu właśnie ta agresywność. Toni Kroos zaczął rozgrywać swoje nie tylko Copa America, ale wręcz El Clasico. Bardzo ostro potraktował Pedriego, ostro potraktował Lamina Yamala, natomiast szybko okazało się, że nie wiedzieć czemu Toni Kroos, dla którego było to ostatnie spotkanie w karierze, dostał immunitet od Antonego Taylora i w ogóle sędziowanie w tym meczu było fatalne. Nie chodzi mi tylko o te decyzje, ale w ogóle o sposób prowadzenia tego meczu, przede wszystkim o brak konsekwencji w poszczególnych decyzjach. Robert Andrić wchodzi, dostaje żółtą kartkę błyskawicznie, w przypadku innych piłkarzy to już takie oczywiste nie było. Jeśli chodzi o decyzję z ewentualnym rzutem karnym za rękę Marka Kukurei, akurat w tamtej sytuacji Anthony Taylor podjął dobrą decyzję. Natomiast nie ma co ukrywać, że Toni Kroos tak balansował i żółtą kartkę obejrzał dopiero w okolicach 66 minuty po faulu na Danim Olmo. Później też była taka sytuacja z pchnięciem Mikela Oyarzabala, kiedy Hiszpanie mogliby wywalczyć rzut wolny. I doskonale wiecie, że przy okazji takich hitów ja nie lubię mówić o sędziowaniu. To nie jest mój ulubiony temat, absolutnie nie. Analizowanie jednej kontrowersji po drugiej. Natomiast w tym przypadku nie da się od tego uciec, ponieważ można się zastanawiać na przykład, jak wyglądałby obraz tego meczu, gdyby Toni Kroos słusznie wypadł z tego meczu wcześniej. To znaczy inaczej. Gdyby Toni Kroos obejrzał żółtą kartkę po pierwszym faulu, jestem przekonany, że drugiego faulu by nie było. Natomiast oczywiście Anthony Taylor prowadził ten mecz w taki sposób, że pozostawił bardzo szerokie pole do różnych dyskusji. W każdym razie szybko okazało się, że Luis de la Fuente, wprowadzając dla niego Olmo, tak naprawdę jakoś wielce na tym nie stracił, ponieważ Pedri nie rozgrywał jakiegoś wybitnego turnieju, a Dani Olmo po tym meczu naprawdę może być z siebie zadowolony. Po pierwsze, Olmo zaprezentował w tym meczu dokładnie ten swój kluczowy atut, czyli to wejście z drugiej linii. To jest cecha rozpoznawcza tego zawodnika. Przede wszystkim w takich momentach Dani Olmo jest naprawdę mistrzem, jeśli chodzi o wyczucie odpowiedniego momentu, kiedy wejść z drugiej linii po to, żeby oddać strzał. No i w takiej sytuacji padła bramka dla Hiszpanów. Do tego oczywiście jeszcze Olmo zaliczył asystę przy trafieniu Mikela Merino, więc grając na niemieckiej ziemi, zwłaszcza on z siebie może być naprawdę zadowolony, a co do Pedriego, no to wygląda to po prostu katastrofalnie, że ten piłkarz po raz kolejny wypada z powodu kontuzji. Natomiast ten mecz był wyjątkowo nierówny i ten mecz mógł pójść w jedną, w drugą stronę. Mieliśmy mnóstwo zwrotów akcji. W pewnym momencie można było odnieść takie wrażenie, że Niemcy nie do końca mają pomysł, jak zbliżyć się do bramki Unaia Simona i była jedna taka sytuacja, kiedy Antonio Rüdiger posłał kapitalne, długie podanie w kierunku Kaja Havertza. Ten uwolnił się odrobinę Lenormand
Granada w sposób spektakularny, ale uderzył słabszą prawą nogą. No i w tej sytuacji od takiego piłkarza Kai Havertz należy oczekiwać na pewno lepszego wykończenia, przynajmniej mocniejszego strzału. Kai Havertz miał też drugą sytuację. W tym meczu w ogóle tych wątków jest tyle, że można byłoby nagrać odcinek godziny. Kai Havertz miał drugą sytuację po fatalnym wybiciu piłki przez Unaia Simona. Wtedy nie trafił z lobem i znów pewnie będzie toczyła się taka dyskusja w niemieckich mediach na temat skuteczności Kaja Havertza. Wiecie doskonale, że ja tego piłkarza wielokrotnie broniłem, że ja doceniam jego styl, że doceniam to, co on wnosi do gry, natomiast po takim meczu tak naprawdę nie ma wymówek. No, musisz jedną z takich sytuacji wykorzystać, jak ten lobik, albo jak na przykład to długie podanie Antonio Rüdigera. Ale Hiszpania też nie grała swojego futbolu. To znaczy, na przykład patrząc na Hiszpanów w pierwszej połowie, odnosiłem wrażenie, że niejednokrotnie zbyt szybko podejmowali decyzję o oddaniu strzału. Na przykład Nico Williams. Były takie sytuacje, kiedy można było rozegrać z Moratą, kiedy można było rozegrać z Kukureją i czasami Hiszpanie bardzo się spieszyli, jakby od początku mieli takie nastawienie jak na początku tego turnieju swoją drogą, jak na przykład w meczu z Chorwacją, żeby grać ten taki futbol wertykalny, jak to oni mawiają, żeby jak najszybciej właśnie jechać do przodu, a czasami trochę w tym wszystkim mimo wszystko brakowało takiego spokoju. Lamine Yamal nie rozgrywał olśniewającego spotkania od A do Z, a tak naprawdę ten mecz mógłby zakończyć, nie dość, że z kontuzją po falu Toniego Kroosa, ale mógłby zakończyć także z dwiema asystami, bo to on zaliczył asystę przy trafieniu Daniego Olmo. Znów kapitalne zachowanie Lamina Yamala, ale była też inna sytuacja, kiedy Yamal kapitalnie odegrał piłkę do Alvaro Moraty, który pierwszym kontaktem z piłką świetnie poradził sobie z kryciem, z takim plastrem Jonathana Taha i oddał strzał, który powinien być groźniejszy, ale ostatecznie piłka powędrowała nad bramką. I moim zdaniem to jest coś, co kapitalnie świadczy o Laminie Yamalu, że nawet kiedy on nie rozgrywa takich koncertów na zasadzie jeden dribbling, drugi dribbling, trzeci dribbling, ten pojedynek wygrany, tamten pojedynek wygrany, to koniec końców on gra z reprezentacją Niemiec, jedną moim zdaniem z dwóch najlepszych reprezentacji w Europie, przynajmniej patrząc na te mistrzostwa, i tak naprawdę powinien to zakończyć właśnie z dwiema asystami. Ja jestem przekonany, że Luis de la Fuente bardzo mocno odetchnął z ulgą po tym spotkaniu, ponieważ nie wszystkie jego decyzje były właściwe. To znaczy wprowadzając Olmo za Pedriego, z tym, że tu akurat nie miał wielkiego dylematu. Wypada ci Pedri, musi wejść Olmo. W tym przypadku trafił. Trafił wprowadzając Mikela Merino, natomiast ja jestem w 100% przekonany, że De La Fuente nie nastawiał się na to, że Ferran Torres czy Mikel Oyarzabal, który też oddał jeden naprawdę groźny strzał z dystansu, wchodząc na boisko, spędzą na tym boisku tak wiele czasu i że będziemy mieli przede wszystkim dogrywkę i że ten mecz będzie trwał tak długo. To znaczy wejście Ferrana Torresa bardzo kiepskie. On też miał sytuację, która mogłaby całkowicie zamknąć losy tego meczu w końcówce, kiedy oddał taki anemiczny strzał. Natomiast inaczej gra Hiszpania z Nico Williamsem, z Laminem Yamalem, inaczej z kimkolwiek innym. I tutaj nie chodzi o to, że gra inaczej przede wszystkim jeśli chodzi o swój profil grania, tylko po prostu ta jakość spada o kilkadziesiąt procent. Mając kogoś takiego jak Nico Williams czy Lamine Yamal, nawet jeśli oddasz inicjatywę rywalowi, nawet jeśli nie utrzymujesz się długo przy piłce, no to jednak to są piłkarze, którzy jedną akcją są w stanie odmienić losy meczu. Ferran Torres i Mikel Oyarzabal tego raczej nie potrafią. Oyarzabal jest przede wszystkim świetny, żeby męczyć obrońców pressingiem. To jest swoją drogą jeden z najlepszych napastników w Europie, jeśli chodzi właśnie o dystans pokonywany z wysoką intensywnością i dystans przede wszystkim właśnie wykonywany przy pressingu, więc ta decyzja powiedzmy do pewnego stopnia się broniła, ale być może gdyby De La Fuente wprowadził go później. Natomiast koniec końców oczywiście De La Fuente może świętować, ponieważ poprowadził taką nieoczywistą Hiszpanię do półfinału. Nieoczywistą mam na myśli to, że nie było wielkich oczekiwań w stosunku do tej kadry przed turniejem. W stosunku do reprezentacji Niemiec oczekiwania były takie, że wracał Toni Kroos, że być może były to ostatnie mistrzostwa Europy Ilkaya Gündogana i że trzeba było właśnie połączyć inteligencję boiskową tych zawodników z fantazją Musiali czy Wirca, tak jak to było przede wszystkim w pierwszym meczu ze Szkocją. No i Toni Kroos rozegrał bardzo kiepskie spotkanie jak na swoje standardy, fatalnie wszedł w ten mecz przede wszystkim. Ilkay Gündogan też był daleki od swojej optymalnej wersji. Wiecie co, no w przypadku piłkarzy tak wiekowych, piłkarzy tak doświadczonych, to z drugiej strony też jest naturalne, że na tym etapie sezonu, po rozegraniu tylu 10 spotkań, oni mogą odczuwać zmęczenie. To nie jest nic szokującego, natomiast fakty są takie, że i zawodnik, były zawodnik Realu, i zawodnik Barcelony nie rozegrali wybitnego meczu, a Nagelsmann paradoksalnie pomógł swojemu zespołowi zmianami, bo wejście Maximiliana Mittelstädta, udział w akcji bramkowej, wejście Niklasa Füllkruga, to też był taki moment, kiedy obrońcy reprezentacji Hiszpanii mieli mnóstwo powodów do niepokoju i Füllkrug mógł strzelić gola, kiedy kapitalnie interweniował Unai Simon. Nie ma trudnych sytuacji tak naprawdę dla Füllkruga, ale mógł też strzelić gola w końcówce, kiedy miał sytuację znacznie łatwiejszą i w tamtej sytuacji się nie popisał. Swoją drogą a propos Mikela Merino, rzadko się też zdarza, żeby zawodnik oddający strzał głową w polu karnym, za którego
powinien odpowiadać Antonio Rüdiger, był tak daleko właśnie od stopera Realu i reprezentacji Niemiec. Takie sytuacje jednak bardzo rzadko się zdarzają. Natomiast wracając do tego, o czym mówiłem, Hiszpania już jest tak naprawdę triumfatorem tego Euro. Niezależnie od tego, czy oni wygrają Mistrzostwa Europy, nawet jeśli nie wygrają, to spokojnie Luis de la Fuente będzie mógł wprowadzić taką narrację pod tytułem: to jest dopiero początek tego cyklu. My się opieramy na zawodnikach, którzy są bardzo młodzi z przodu. Rodri przed sobą też pewnie jeszcze ma prime, najlepsze lata. Wielu innych zawodników ma przed sobą prime tak naprawdę. Wymienią sobie napastnika Alvaro Morata, być może na kogoś innego. To się da przeżyć, ale słuchajcie, no Nico Williams i Lamine Yamal to jest taka polisa na życie dla tego selekcjonera, że to jest niesamowite. Oczywiście można dyskutować o poszczególnych piłkarzach reprezentacji Hiszpanii, bo w moim odczuciu w tej reprezentacji ja bym bardziej zaufał Alexowi Remiro, jeśli chodzi o pozycję bramkarza. To znaczy Unai Simon i tak się w miarę ogarnął, jeśli chodzi o błędy, które popełniał, bo tych pomyłek jest znacznie mniej niż kilka lat temu. Natomiast raz na jakiś czas musi popisać się właśnie takim wznowieniem, jak wtedy, kiedy Kai Havertz po prostu powinien strzelić gola. I jak byłby wtedy oceniany Unai Simon? Jaka byłaby opowieść o Unaiu Simonie właśnie w hiszpańskich mediach? Na pewno spotkałaby go gigantyczna krytyka. I ostatni taki wątek wokół tego meczu, bo tych wątków naprawdę można byłoby wymyślić z kilkadziesiąt. Dani Carvajal kończy ten mecz z czerwoną kartką po faulu na Musiali. Przed tym ostatnim kontaktem z piłką w karierze Toniego Kroosa, przed tym nieudanym rzutem wolnym, ale timing poszczególnych interwencji, to wyczucie i to zdecydowanie Daniego Carvajala przy tych interwencjach, to jest coś nieprawdopodobnego. Naprawdę Dani Carvajal podtrzymał właśnie ten swój prime z tego ostatniego sezonu, bo w ostatnim sezonie oglądaliśmy być może najlepszego Carvajala w karierze, w każdym razie jednego z najlepszych Danich w karierze, i on to przeniósł na te mistrzostwa, bo rozgrywa naprawdę kapitalny turniej, a w tym meczu zaliczył kilka naprawdę takich złotych interwencji, takich interwencji, za które po prostu powinno się dawać właśnie jakieś punkty. Nieprawdopodobna waga tych decyzji Daniego Carvajala w defensywie, to jest coś, co moim zdaniem wymaga podkreślenia, bo oczywiście przy Carvajalu znalazła się ta czerwona kartka na koniec, ale to był rewelacyjny występ po prostu tego prawego obrońcy, przede wszystkim jeśli chodzi o tę ofiarność w defensywie. Dlatego ta Hiszpania ma wielu bohaterów. Na pewno bohaterem jest De La Fuente, który zbierał sporo także za ten cały skandal związany z byłym prezesem federacji Luisem Rubialesem i Jenny Hermoso. Dzisiaj mało się o tym mówi, słuchajcie, ale w pewnym momencie, kiedy w trakcie całej tej afery Luis Rubiales przemawiał przed tymi wszystkimi działaczami hiszpańskiej federacji, to Luis de la Fuente, selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, wstał i zaczął bić mu brawo, za co został jednoznacznie potępiony w hiszpańskiej piłce, że jak można wspierać kogoś takiego jak Luis Rubiales. Wtedy nawet pojawiały się takie głosy, że de la Fuente może stracić pracę za swoje zachowanie. Dlatego ta reprezentacja Hiszpanii naprawdę rodziła się w dużych bólach i to była reprezentacja nieoczywista, reprezentacja, która nie wywoływała wielkiego entuzjazmu. Już kiedyś o tym wspominałem, że sami piłkarze nawet w swoich wypowiedziach sugerowali, że należy stawiać im większe wymagania, niż stawiali właśnie kibice czy media w Hiszpanii. No i odnieśli sukces. Niezależnie od tego, jak ten turniej się zakończy, oni już odnieśli sukces, bo szykują kapitalny fundament pod kolejne turnieje, a kto wie, jak te mistrzostwa się zakończą. Z kolei dla Juliana Nagelsmana to jest oczywiście o tyle fatalne, że traci najlepszego piłkarza swojej reprezentacji, czyli Toniego Kroosa, który nie rozegrał najlepszego meczu. Absolutnie, to był najgorszy występ Toniego Kroosa od powrotu do reprezentacji Niemiec. Jeden z najgorszych być może w ogóle w tym sezonie, biorąc pod uwagę klub i kadrę, ale jeśli masz mimo wszystko kogoś takiego jak Toni Kroos, to można od ciebie oczekiwać, zwłaszcza po tym, jak Niemcy rozbudzili apetyty na początku tego turnieju, apetyt zawsze rośnie w miarę jedzenia, że nie odpadniesz w ćwierćfinale. Niemcy odpadają moim zdaniem jako druga najlepsza drużyna tego turnieju. Przed Niemcami też jest przyszłość pomimo braku Toniego Kroosa, bo to jest piłkarz, którego nie da się w żaden sposób zastąpić i moim zdaniem to będzie główne wyzwanie Juliana Nagelsmana po tym turnieju. Czyli gdybyśmy mieli przygotować taką listę zadań dla szkoleniowca Die Nationalmannschaft, to numer jeden to byłoby znaleźć kogoś za Toniego Kroosa pomimo tego tragicznego meczu, który rozegrał. Pomimo meczu, w którym dostał immunitet, był ochraniany przez sędziego w sposób skrajnie niesprawiedliwy i moim zdaniem Anthony Taylor też tak naprawdę wykluczył się z poważnych meczów tego typu sędziowaniem. Cieszę się, że Hiszpania awansowała. No dobrze, i Francja, Portugalia. Nie ukrywam, że jestem po tym meczu przybity, bo po pierwsze, oglądając to spotkanie, odnosiłem takie wrażenie, że gdyby ten mecz trwał 6 godzin, to nie padłby gol z akcji. Po prostu nie zostałaby stworzona taka akcja, która przyniosłaby przeniesienie piłki do bramki. Po drugie, szkoda mi, bo oczywiście kibicowałem reprezentacji Portugalii w tym meczu. Natomiast
Robert Podoliński, kończąc komentarz do tego spotkania, powiedział, że to nie jest spotkanie, które będziemy pewnie wspominać przez lata, a ja chyba będę wspominał, bo naprawdę. Z jednej strony można było się nastawiać, że jeśli gra Portugalia, która w dwóch poprzednich meczach nie strzeliła gola i która nie gra porywającego futbolu na tych mistrzostwach, i Francja, która generalnie nie strzela goli z gry, no to szykuje się mocny under. No ale mimo wszystko, bez przesady, to było strasznie ciężkie, siermiężne spotkanie. Tak się zastanawiałem, gdyby ktokolwiek miał wybrać takie postaci reklamujące mecz Francja-Portugalia przed tym meczem na plakat. No to wiadomo, Kylian Mbappé, czy w masce, czy bez maski, nie ma to znaczenia. Kontra Cristiano Ronaldo. Natomiast kiedy później oglądasz to spotkanie i widzisz, że absolutnie pierwszoplanowymi postaciami są Vitinha, a także N'Golo Kanté, to oczywiście znakomicie to świadczy o Vitinha, który dla mnie jest najlepszym portugalskim piłkarzem i najlepszym reprezentantem Portugalii w ogóle podczas tego Euro. I znakomicie to świadczy o N'Golo Kanté, który podczas tych mistrzostw Europy wysłał taki sygnał dla każdego selekcjonera jakiejkolwiek reprezentacji: nie skreślaj piłkarza, który jedzie do Arabii Saudyjskiej, bo zawsze jest kontrprzykład na zasadzie, ale jest N'Golo Kanté. I często tak było w kontekście bardzo wielu zawodników, że można było się zastanawiać, jak po przygodzie w Arabii Saudyjskiej będzie wyglądał Marcelo Brozovic, już nie wspominam o Cristiano Ronaldo, Yannick Carrasco, jeszcze przy okazji Chin. Natomiast N'Golo Kanté w trakcie tego turnieju, po prostu może to będzie na dłuższą metę jakiś wyjątek od tej reguły. Natomiast N'Golo Kanté podczas tego turnieju dla mnie jest taką postacią, która symbolizuje Francję. Po pierwsze dlatego, że rozgrywa znakomity turniej, po drugie dlatego, że właśnie skupiamy się na N'Golo Kanté, a skoro skupiamy się na nim akurat, no to znaczy, że nie ma zbyt wiele pozytywnych słów do poświęcenia innym piłkarzom. I tak jeszcze w ramach ciekawostki, przeglądałem sobie statystyki ogólnie z wszystkich piłkarzy, którzy występowali podczas tego turnieju jeszcze przed tymi meczami ćwierćfinałowymi, i chciałbym wam coś pokazać a propos Kanté. Bo oczywiście oglądając mecze zauważa się tego piłkarza i nawet bez zerkania w te liczby da się docenić po prostu wartość byłego zawodnika Chelsea. Natomiast słuchajcie, jeśli chodzi o akcje defensywne, czyli próby odbioru, skoki pressingowe lub faule na 90 minut, lepsi od Kanté byli jedynie reprezentanci Austrii. Baumgartner, który rządzi w wielu tego typu klasyfikacjach, Gnezda Czerin ze Słowenii, a także Dragusz, jeśli chodzi o akcje defensywne. Jeśli chodzi o skoki pressingowe, jest tutaj podobnie, N'Golo Kanté na czwartym miejscu. A jeśli chodzi o tak zwane akcje agresywne, czyli doskok do rywala 2 sekundy potem, po tym jak rywal otrzymał piłkę, to N'Golo Kanté jest najlepszym piłkarzem, jeśli chodzi o te, nazwijmy to, topowe reprezentacje. Naprawdę niesamowity turniej rozgrywa ten zawodnik i należało mu poświęcić po prostu nieco więcej miejsca, ponieważ żeby prezentować taki poziom w takim wieku, po sezonie w Arabii Saudyjskiej, która nie narzuca ci wielkiego poziomu, jeśli chodzi o intensywność, to jest po prostu coś absolutnie niesamowitego. Natomiast co do Vitinha, ja momentami patrząc na tego piłkarza odnosiłem takie wrażenie, że on wchłonął w siebie całą kreatywność, całą inteligencję boiskową Bernardo Silvy i Bruno Fernandesza, bo ja szczerze mówiąc patrząc na taką drugą linię, to ostrzyłem sobie zęby na naprawdę kapitalnie grającą reprezentację. Taką reprezentację, która jest nieprawdopodobnie inteligentna i trochę mi tego zabrakło, zwłaszcza w kontekście tych dwóch piłkarzy, którzy występują w Manchesterach, City i United. Z kolei Vitinha dla mnie jest takim właścicielem po prostu reprezentacji Portugalii. Z tego meczu wbrew pozorom można wyciągnąć sporo wątków. William Saliba potwierdził swoją kapitalną dyspozycję i wysłał taki sygnał, że naprawdę nie wiem, czy od niego należy ustalać układ linii obrony w 11 turnieju, bo tutaj jest kilku kontrkandydatów, jak Antonio Rüdiger, jak Manuel Akanji. Zobaczymy, jak poradzi sobie Szwajcaria, natomiast naprawdę kapitalny turniej rozgrywa Saliba. W tym meczu dobrze spisał się Rafael Leão, który rozgrywał taki naprawdę nierówny turniej i mnóstwo kłopotów z tego tytułu miał Gilles Koundé. I tak sobie myślałem, patrząc na poszczególne akcje Portugalii, że gdyby jeszcze udało się tutaj podłączyć dobrze dysponowanego Nuno Mendesa i gdyby cała ta lewa strona Portugalii funkcjonowała, to w taki sposób można byłoby właśnie ugryźć tę Francję. Natomiast na dłuższą metę Rafael Leão także miał jedną znakomitą sytuację, żeby strzelić gola i jej nie wykorzystał w tamtej sytuacji, interweniował Upamecano. Kylian Mbappé, jako że Francja awansowała, pewnie będzie miał trochę spokoju, natomiast nie ma co ukrywać, że to jest zawodnik, który podczas tego turnieju gra pewnie na jakieś 30-40% swoich możliwości, może mniej, i pewnie do jakiegoś stopnia, do jakiegoś poziomu można tę jego słabszą dyspozycję tłumaczyć tą maską, natomiast szczerze nie spodziewałem się, że maska może Kylianowi Mbappé utrudnić granie do tego stopnia, i nie chodzi mi tylko o oddawanie strzałów, które po prostu bardzo często są niegroźne jak na Kyliana, ale czasami po prostu na podejmowanie nawet takich najbanalniejszych decyzji na boisku. Człowiek patrzy na Mbappé i widzi, że on po prostu jest kompletnie bez formy.
trudno wskazać jakikolwiek inny logiczny powód tej kiepskiej dyspozycji Kiliana, natomiast nie ukrywam, że jestem zaskoczony, ponieważ mieliśmy przykłady bardzo wielu zawodników, czy to w Polsce, czy w Europie, w jakimkolwiek turnieju tak naprawdę w ostatnich latach, którzy musieli grać z maską i nie było mimo wszystko aż takiej dysproporcji, więc to może być niepokojące. Bardzo dobra decyzja Didiera Deschampsa z wprowadzeniem Ousmana Dembele, bo Randal Kolo Muani w tych decydujących momentach finał mundialu, a także teraz marnuje sytuację. Znakomita interwencja Rubena Diasza, taka interwencja naprawdę jak gol dla środkowego obrońcy. Fenomenalna dyspozycja, także kapitalnie dysponowany Pepe, który zwłaszcza w tym sprincie z Markusem Thuramem imponował. Pepe, który mógłby być niemal ojcem Markusa Thurama, nie dość, że wytrzymał jego tempo, to jeszcze w ostatniej fazie tej akcji potrafił znakomicie interweniować i to jest kolejny taki wielki moment Pepe. Oczywiście spotkanie ze Słowenią było kiepskie w jego wykonaniu. Mógł okazać się antybohaterem, gdyby Benjamin Szeszko wykazał się nieco lepszą skutecznością, natomiast te pojedyncze akcje w wykonaniu Pepe naprawdę należy docenić, bo to jest coś po prostu nieprawdopodobnego, żeby w takim wieku prezentować taką formę fizyczną, w ogóle takie czytanie gry, taki poziom koncentracji, to jest dla mnie przepiłkarz. Ale wracając jeszcze do Ousmana Dembele, Didier Deschamps nie dość, że trafił z wejściem Dembele, bo to była bardzo dobra zmiana i tym razem Dembele wylosował się naprawdę dobry mecz, to on jeszcze zareagował w bardzo dobrym momencie, to znaczy te okolice 60 minuty to był w moim odczuciu taki najlepszy moment reprezentacji Portugalii. I to był taki moment, kiedy Portugalia zaczynała wskakiwać na właściwe obroty. To wszystko rozpoczęło się, pewnie pamiętacie, od takiego bardzo dobrego, otwierającego podania João Cancelo w kierunku Bruno Fernandesza, a dwie minuty później mieliśmy dwójkową, też świetną akcję Vitini i Leão. No i mniej więcej w tym momencie pojawił się na boisku Ousmane Dembele. Antoine Griezmann nie rozgrywał wybitnego turnieju, to nie ma co się oszukiwać. Oczywiście też Antoine Griezmann jest uzależniony od tego, jak wygląda cała reszta. I o ile dla mnie Eduardo Camavinga to jest zawodnik, który zawsze miałby miejsce w podstawowym składzie reprezentacji Francji, o tyle jeśli piłkarze grający przed Antoinem Griezmannem nie są w wybitnej dyspozycji, czyli Mbappé i Kolo Muani, no to samemu Griezmannowi, który po prostu jest totalnym teamplayerem, na pewno nie będzie łatwo także sprzedać swoich atutów. Natomiast to wejście Dembele oczywiście było najlepszą decyzją Didiera Deschamps o tyle, że nie dość, że Dembele zrobił naprawdę sporo zamieszania, strzały, driblingi i tak dalej, to jeszcze wytrącił trochę z rytmu Portugalii. Natomiast Portugalia też stwarzała sobie sytuację i tutaj z kolei takim odpowiednikiem w ekipie Roberto Martineza, odpowiednikiem Dembele okazał się po raz kolejny Francisco Conceição, czyli taki zawodnik, który trochę przypomina mi Brahima Diaza, piłkarz, którego strasznie ciężko jest przeczytać, jeśli chodzi o dribling. Jest niesamowicie nieprzewidywalny. Przekonał się o tym także William Saliba, który po faulu na Conceição obejrzał żółtą kartkę, tam był także rzut wolny, natomiast to nie wystarczyło. Conceição stworzył jedną kapitalną sytuację Cristiano Ronaldo, ale skończyło się niestety tak, jak się skończyło. I ja jestem przekonany, słuchajcie, że taka debata przetoczy się teraz przez Portugalię. To znaczy, gdzie ta reprezentacja by skończyła, gdyby wystawiła, nazwijmy to, nieco inną konfigurację personalną, bo toczy się debata na temat Cristiano ogólnie w piłce światowej. Spotkanie ze Słowenią było bardzo kiepskie w jego wykonaniu, pokazały to także statystyki, obejrzenie meczu również. Natomiast w tym spotkaniu tak naprawdę nic Cristiano nie wyszło. Nie oszukujmy się, najlepszą decyzją Cristiano Ronaldo w tym meczu było oddanie rzutu wolnego Bruno Fernandeszowi. Ten rzut wolny i tak nie został wykorzystany, więc w sumie nawet ta decyzja nie okazała się słuszna. Wygląda to kiepsko, słuchajcie, bo czasami tak jest, kiedy mówimy o środkowym napastniku, który cały czas gdzieś operuje pomiędzy stoperami, Upamecano czy Salibą, że on ich wiąże, że on angażuje ich uwagę, że on ich zmusza do zachowania takiej pełnej koncentracji. Często tak jest, że nawet kiedy zawodnik nie rzuca się aż tak w oczy, to później ci stoperzy mogą zwrócić uwagę na to, że on cały czas po prostu gdzieś angażował ich uwagę. Ja w przypadku Cristiano Ronaldo szczerze tego nie dostrzegam. Nie odmawiam facetowi ambicji, bo naprawdę to jest niesamowite, żeby w takim wieku wyzwalać z siebie takie pokłady tej determinacji. I da się zauważyć, powtórzę to po raz kolejny, że koledzy również to doceniają, ale no, w tym meczu zwyczajnie Cristiano był ciałem obcym i jestem w 100% przekonany, że gdyby to nie był Cristiano Ronaldo, to Robert tylko piłkarz X, jakiś nie wiem, Gonçalves, Alves, Fernandes, Nunes, to Roberto Martinez, a nie Martinez, zdjąłby go po prostu z boiska, bo to nie jest tak, że on psuł tę akcję, po prostu nic nie wynikało z jego obecności. To był piekielnie trudny mecz dla napastnika. Gdyby tam grał Gonçalo Ramos albo ktokolwiek inny, też miałby bardzo ciężko. Natomiast wydaje mi się, że mógłby na przykład wygrać jakiś tam jeden pojedynek więcej, zaliczyć jeden lepszy kontakt z piłką więcej, ten pierwszy kontakt z piłką. Przykro się na to patrzyło, nie ukrywam, mnie podwójnie przykro, bo naprawdę wyjątkowo kibicowałem reprezentacji Portugalii w tym meczu, no ale tak to wygląda, że Roberto Martinez po prostu uwierzył,
Być może nawet w taką magię Cristiano Ronaldo, że to jest jednak Cristiano i że zawsze podejście Cristiano Ronaldo, no do rzutów wolnych to może nie, ale do jakiejś decydującej sytuacji, no wyzwala nawet w obrońcy pewien jakiś taki niepokój, wątpliwość, to jest jednak Cristiano, jeden z najlepszych piłkarzy w historii, ale to nie działa, no to niestety nie działa i Portugalia nie ma też w odwodzie wybitnych konkurentów oczywiście, bo ja też nie twierdzę, że Gonçalo Ramos na przykład jest wybitnym konkurentem. Ale wyglądało to bardzo kiepsko i myślę, że tego typu debaty będą się toczyły także po tym spotkaniu a propos Cristiano. No ale koniec końców antybohaterem Portugalii oczywiście okaże się João Félix po zmarnowanym rzucie karnym. No taki piłkarz, który po prostu przyciąga niepowodzenia w ostatnich kilku latach i jak João Félix podchodził do jedenastki, to szczerze, naprawdę miałem takie przeczucie, że jeśli ktoś ten rzut karny ma zmarnować, to po prostu będzie to Félix. Ja wiem, że Diogo Costa jest specjalistą, jeśli chodzi o bronienie rzutów karnych, ale po prostu, no, João Félix dla mnie to jest taka postać, która nie dość, że nie ma szczęścia, nie dość, że szczęściu nie pomaga, to jeszcze dochodzi pech. No i cóż, no szkoda, że odpada reprezentacja Portugalii. Tak jak mówię, kibicowałem tej drużynie. Szkoda mi też dlatego, że przeszła Francja, bo piekielnie ciężko się ogląda tę reprezentację także. Doceniam oczywiście konsekwencje, jeśli chodzi o grę w defensywie, konsekwencje, jeśli chodzi o takie całkowite zamrażanie meczu. Uważam, że to jest najlepsza reprezentacja w tym momencie na świecie, jeśli chodzi o umiejętność zamrożenia meczu. Jest to jakaś umiejętność. Trenerów rozlicza się z organizacji gry defensywnej. Niewątpliwie Didier Deschamps pod tym względem jest arcymistrzem. I niewykluczone, że tego typu gra, która prowadzi do budowania kolejnych akcji, które nie kończą się golami, poprowadzi Francję do mistrzostwa. Nie zdziwiłbym się, bo my takie scenariusze już oglądaliśmy. Już oglądaliśmy Francję zdobywającą Mistrzostwo Świata, czy awansującą do Mundialu. Nie byłby to szok. Ale patrzy się na to bardzo ciężko. Z tym, że na koniec zawsze w kontekście Didiera Deschampa należy o tym pamiętać, że przez te lata toczą się te wszystkie dyskusje, tak wszyscy narzekają na tę Francję, ja też, no bo wynudziłem się niemożliwie podczas tego meczu, ale jak na koniec on gdzieś tam przekaże pałeczkę, na przykład Zinedinowi Zidanowi, już taki moment był blisko przecież w ostatnich latach i wyciągnie jakiś taki pergamin ze swoimi sukcesami i pokaże to i to, no to tych sukcesów jest naprawdę multum. Być może to jest po prostu klucz do piłki reprezentacyjnej. No ale nie jest to klucz najbardziej atrakcyjny, nie oszukujmy się. To by było tyle, jeśli chodzi o kilka refleksji po tych dwóch meczach. Dzięki, trzymajcie się, hej.